Co ty dziś będziesz gotował? Makłowicz dzwoni do firmy. A mam przygotowane na to. Makłowicz dzwoni do firmy i mówi, jest Makłowicz? Będziemy, widzisz, nikt u nas nie pracuje. Mareczku, będziemy razem gotowali kukurydzę na polu. Kurde, ale dziś inna sceneria, koszulka na luzie. Pochmurno, czyli okularów nie ma. Jak najbardziej. Cały czas przystosowany jest do sytuacji, nie? No bo tak trzeba robić, nie? No nie ma innego. No, rolnictwo to jest fabryka pod chmurką. Tak. Jak tak. się nie dostosujesz, to sobie kręgosłup złamiesz. Dokładnie. A ten ile lat już ma? Będzie miał 2, 3? Ciągnik? Ten siewnik? 18 rok. 18? 18 rok, 19 pierwszy sezon, bo to nam na dotacji. Aha, czyli to jest 4 lata. Bo pada, będzie okej. Okay. Nie? Zobaczcie, przywieźli nam deszczyk. Jak co roku na siew kukurydzy zaczyna padać deszcz. My chyba musimy w marcu padać. Będziemy robili inaczej. Będziemy się ciebie pytali, kiedy siejesz kukurydzę. Tak. I wtedy będziemy w całej Polsce ogłaszali, tak, będzie, proszę państwa, padał deszcz. Tu nasza wyrocznia, nie z gór, ale z nadmorza. Ale to jak jest, najbardziej. To jest niemożliwe, bo oni na internecie, każda pogoda, nawet u nas lokalna pogodynka mówiła, że nie będzie padać. Nic, zero szans na deszcz. Kompletnie, a tu pada, nie? I co, teraz zadzwonię, dobrze, że się nie sprawdziło, bo zawsze jak miało padać, to nie padało, nie? A teraz ale odwrotnie. Ta woda jest potrzebna. Czy ciepły deszcz? Nie. Będą plony! Zobacz, nie ma takiego spadku temperatury. Słuchaj, ja go nie załaduję. Dlaczego? Bo dźwignąć do góry już nie mogę dźwignąć. Tylko dźwigłem i żeby go ściągnąć. Ale widzisz, opuściłem i z powrotem już nie idzie. Będzie się po prostu Pomagać. No bo inaczej. Nie przestraszyłeś mnie, Marku. Jednak. Naprawdę. To na pewno nie waży to na 300. Czy będziesz miał nową funkcję, tak zwaną kaskaderską. No. Tak. Może tu można to coś? W tym roku jeszcze nie dostał przysiadu. Musi chrzest dostać. To jest silnik punktowy w tej chwili w konfiguracji do wysiewu kukurydzy, ale można go zwęzić na przykład na 45 cm i siać rzepak albo buraki tak. na 45 cm. Można go przezbroić. Wtedy dookoła można sobie na zewnątrz zrobić. On już tutaj ma na sekcji, może pokażę, takie koło dociskowe, to się nazywa koło pro. I ono może posłużyć, żeby właśnie docisnąć drobno nasienne, typu rzepak, burak. Aha, i równo no, dzisiaj później mamy na polu. Mamy lepszy docisk do gleby, to ziarno ma lepszy kontakt. Pociąganie jest lepsze, szybszy dostęp do wilgoci, lepiej się rozwija. To jest rama, która składa się do 3,5 metra. Mhm. Są ramy, które się składają do 3 metrów. Mhm. Ale w Polsce się polstują, wtedy tam było prawie 600 euro różnicy. Mhm. I od zarania dziejów praktycznie rzecz biorąc idą te 3,5 metrowe. Mhm. 3 metrowych ram to są chyba dwie sztuki w Polsce są, gdzie jest na ramie 3 metrowe. No bo tamtej ramy nie można na 45 cm złożyć. Możemy na 45 cm, jak ktoś sieje rzepak, burak, to wtedy te koła tutaj od siewnika bierze albo sobie na zewnątrz. Albo fasola. Bo słoneczki są dwie metody, na 75 albo na 45. Tak. Ale także lepiej wychodzi na, słyszałem na 45, nie? 40, tak? 45? Tak. 45 w warunkach tu i wtedy polskich, przystawka, żeby była oryginalna. I ze słonecznikiem można by było walczyć. No I bardzo dużo ludzi kupiło tarczę do słonecznika w tym roku. Tak. Tygodniowo stotarcz się sprzedaje. No, stotarcz. Tygodniowo. Tak, widzą, że to będzie w cenie. Słonecznik tak, może być... To jest moment przezbroi. I on będzie w cenie rzepaku, bo oleju nie będzie. Może tak być. A czy to jest takie trudne wyrokowanie, jakie będą ceny, nie? Bo to wiesz, zawsze Mareczku, to i tam jest... z tymi cenami to jest różnie i powiem tak, jeszcze nie było tak, żeby byli wszyscy zadowoleni z tego, nie? Ale słonecznik ma mniejsze zapotrzebowanie jak rzepak, nie? Na lżejszych ziemiach nawet. Ale z kolei, też jeszcze jest moim jest to ciekawy płodozmian. Tak. Bo on zupełnie ma inną absorpcję wody, lżejszą niż rzepak, bo rzepak jest tym, który najbardziej wyciąga wodę. Te stanowiska po rzepaku też trzeba właśnie różnie dobierać, nie? W zależności od roku. Tylko tutaj mi chodzi też o to, ten słonecznik to dopiero wchodzi do Polski, nie? Tam już na południu Lubelszczyzna jest. Tak, ale jeszcze tu jeszcze na zachodzie odmian, tego nie ma, nie ma tak, bo musi być wczesna odmiana. A druga sprawa, wiesz, jak my zasiejemy, dajmy na to 10 hektarów słonecznika, a nikt nie zasieje, to ja liczę, że te ptaki będą miały ubaw. No,
ptactwo tam będzie grasować. To jest, nie? To jest niebezpieczeństwo. Tak. Jest niebezpieczeństwo. Bo co innego na Ukrainie? Tysiące hektarów, i nie? Kolor ziarna nie pomaga. No. W tym przypadku. Właśnie, kurczę, chodzi o ptactwo, nie? Że później on przy tym dojrzewaniu trzeba szybko go sprzątnąć, a co za tym idzie, on będzie mokry, musi być znów wysuszony. I tutaj musi być podstawa, suszarnia, nie? Znaczy, magazyn. Ja sądzę, no, w Polsce generalnie w ogóle brakuje nadal magazynu. Mhm. Przez ostatnie lata, owszem, parę ich powstało tam, powiedzmy, u rolników, nie rolników, ale przechowalnictwo w Polsce i dopasowywanie się do rynku przez to, że sprzedajesz wtedy, kiedy chcesz, tak, a nie kiedy musisz. Właśnie, właśnie. No tutaj mamy tak, jakbyśmy chcieli 75 cm zestawu między rzędami mieć, nie? To tutaj szukamy sobie obsarzy, nie? Pod ten siewnik. Nie? Tutaj akurat klient, który przywiózł ten siewnik, sieje 83 tysiące. Nie? Ty chcesz o 78 mniej więcej. Nie? To oznacza, że musimy ustalić go na wysiew co 17 cm. I teraz jak sobie podejdziemy do przekładni dystansowej, to zobaczymy, gdzie jest 17 cm. Dobra, tak, ta odmiana ma być około 80, a ta ma być 70-75 tysięcy. A tam tak o 80? Ta 80, no. Tam na przekładni dystansowej jest naklejka i tam jest pokazana na przykład tarcza, która ma 30 otworów i średnicę 5 mm pod kukurydzę. To tam jest potem pokazane, jak ustawić koła zębate. Nie? W jakim przełożeniu. Mhm. Jak zawożę, nie? Ile tu weszło do zbiornika? 5 worków czy 4 worki? Po 5. Po 5 worków. I jeszcze mamy trochę miejsca. Tak, no bo to jest właśnie 52 litry. To jest coś, kiedyś było 35 litrów w siewnikach hurtowych, potem były 42, a teraz jest, to jest 52, dobrze mówię? Tak, tutaj jest wersja 52 litry, a wcześniej było 45. Ona jest idealna właśnie, jak ktoś chce tych areałów trochę zasiać, nie ma tego dodatkowych doładunków, nie ma problemu pilnowania, czy tu wystarczy, czy tu nie wystarczy. I to jest po prostu zabezpieczenie. Sobie pokrywkę, jak sobie życzymy zamontować. Odwrotnie. Z prawej, z lewej, w zależności od tego, jak wiatr wieje, no, żeby nam nie porwało. Albo ktoś jest praworęczny, albo ktoś jest leworęczny. Tak, płytko, tak. Nie? To jest uniwersalne. Drobna rzecz, ale dobrze przemyślana. Ale generalnie w ogóle te sekcje i produkty francuskie mają takie swoje smaczki. One są przemyślane do końca. Nie, jest na każdym kroku różne rzeczy. Nawet ja na to zwróciłem kiedyś uwagę, nie? Że jak masz w sekcji, nie? Jest znaczek, uwaga, nie? Jest plus, minus. To jest drobiazg. Tak samo nawet tu. Tak. Prosta rzecz. Kudeczka. Kutka sekcji, że jak ją umieścimy, drobiazg, który pokazuje, która jest zablokowana, pozycja, która nie jest zablokowana, nie? I to też jest ważne, że akurat w monoshocksie, chyba sam widzisz, uwaga, Tomek, że jest w miarę krótka sekcja. Tak. Przez sam układ sprężynowy, który jest standardowym, wsadzenie amortyzatora gazowego bardzo tłumi drgania. Tak jest, jak w motorze, można powiedzieć. Tak amortyzuje jest. Nam te wszystkie ruchy pionowe, a sprężyny wytłumiają wstrząsy, więc sekcja płynie sobie po torze. Jedna rzecz, która mi zawsze się w monosemie podobała.
ja mogę wyregulować tak, jak chcę i mogę to obserwować, jak reguluję. Tak, ten wiem. To jest prozaiczna rzecz, ale jest genialna. Bo nie mam czegoś, że patrzę gdzieś od tyłu i widzę, czy idą, bo oczywiście ja to będę widział. Ale może być ziarno za ziarnem schowanym i już tego nie będę widział. Od tyłu dużo gorzej widać właśnie te podwójne ziarna. Dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć otworów. Przekręcę sobie ręką i od razu widzę, że jest jedno ziarno. No my to możemy też pokazać za chwilę, gdzie będzie właśnie wychodziło sobie, bo zgarniaczem doregulujemy, żeby nie było ani dwóch nasion, dwóch ziaren na otworze, ani braku, żeby nie było. Inny genialny pomysł w sekcji Monosema, że regulując zgarniacz, reguluje siłę podciśnienia. Tak. Że im agresywniej, tym większe podciśnienie. Tak. A jak będziemy przestawiać się na rzepak lub burak, oczywiście wtedy wymieniamy tarczę na inną, z mniejszymi otworami, to wtedy to podciśnienie będzie mniejsze. Możemy zainstalować na telefonie, na smartfonie lub na tablecie aplikację Monosem. Ona nam pokazuje różne siewniki. Wybieramy siewnik, który na przykład tutaj mamy. Patrzymy, co chcemy ustawić. Czy chcemy obsadę na hektar, czy chcemy podciewać do nawozów. Tutaj akurat chcemy podciewać do nawozów. Klikamy, wybieramy. Tutaj mamy napęd z kołami zębatymi. Ogumienie mamy tutaj 6,5 na 80 na 15. I aplikacja przeprowadzi nas przez próbę kręconą. Tak, u Polaków. Siedzi Polaków. A chcemy 200 ile? 250. 250, 290, żeby w tym przedziale. No to 270 może wpiszemy. Możemy uzyskać 240 lub 320 z tym nawozem po pierwszej próbie kręconej. Tylko rozbieżność jest? E2. No. E2 teoretycznie 240 kilo. Mhm. Może być? No to może być właśnie. No. Czyli na E2. Jedziemy po uprawionym i próbujemy siać, czy uprawiać i siejemy, bo nie wiem, czy to paćka będzie, czy nie paćka. 3 litry spadło, to niedużo, nie? To nie wyjdzie. To powinno być dobrze. No to chodzi, że możemy, bo mam jedno pole nie uprawiam specjalnie, nie? Bo nie wiem, dokąd jechać pole, nie? Tak, jak pole mamy, to po obrzeżach, żeby uciec metr, nie? Od obrzeż, bo ja chcę grodzić. Od granicy metr. Od granicy, metr. Bo będą ogrodzenie stawiać, nie? Na dziki, żeby to znalazły. No, my tam nie przeszkadza, że tam metr nie przyszły będzie. Do nich dziki, by się wyniosły. No, muszę grodzić. Pół metra od granicy i pół metra od kukurydzy i wtedy tak wychodzi, nie? To się jedzie z kołem naciskowym, czy bez? Bez. Bo nieraz będzie unoszone do góry, tak? Jest uniesione do góry, bo nieraz potrafi, jak jest mokro, wyrzucać nasiona. No, to jest to koło tutaj, nie? Dociskowe, nie? Ono generalnie jest dedykowane do drobnych nasion, typu właśnie rzepak, burak, a kukurydza, no fakultatywnie, jak jest piasek na przykład. Lekkie gleby, jak jest wilgotno, to żeby właśnie nasiona też tam, powiedzmy, nie wyciągnęły na wierzch, nie? Jak się je? Dobrze? Zasypujemy nawóz. No. Kończy się nawóz? No, dobrze się je właśnie. No dobrze. No tam jeszcze około 300 kg było nawozu w zbiorniku. No, gdzieś do tego, tak jak myślę. On go dźwigał, to tak... Gratisowe. Nie, no trzeba będzie po nie oddać tyle. Jest? Teraz Tomek, przyłóż miarkę, zobaczymy, gdzie powinno być. Jest tutaj. 17,5. No to jest okej. Okay. Zależy jak tam mierzy, nie? Teraz przyłóż, zobaczymy gdzie znowu powinno być. Tu? Tu powinno być, zobaczymy. 17 jest. No, dobra, zobaczymy, no. O, jest. Jest. No. Było, no tu. Akurat tu było kawałek. Góry, no. 17 do 18 no, może być, nie? Tam kawałek się może gdzieś tam kulnąć. No.
Ten section control. A siewnik jest na luzie czy na mocno luzie. Spięty? Na luzie. Na luzie, no. Ja mam na luzie siewnik. No i lepiej wychodzi to. Bo tamto miał spięty i on tak kurde. Ale section control by było fajnie mieć. No już tak sekcja by nie siała pierwsza. Zwłaszcza na chwilę. Nie no, section control, nie wiem, tu mamy idealne pole. Prostokącik, pięknie. Ale pola macie różne do usług. No. Albo jest w trapezie, albo w tym i to wtedy section control jest idealne. A te nakładki to później przy zbiorze są tak. Do kitu. Nie, materiał siewny nie kosztuje 5 zł, a to jak się tych usług porobi, albo ktoś ma dużo hektarów, to naprawdę to ładnych parę worków nasion zaoszczędzi. No i kombajn jest właśnie wykształcona tak gęsta. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wtedy to plon jest niestnięcie. Mogło jeszcze by popadać trochę, nie? No nie, tu brakuje deszczu. Ewidentnie brakuje deszczu, bo tak jak tu ruszyłeś, to widać, że to jest za mało. Za mało. Mokra, reszta sucha. Ty Adrian, ale Bartka chciał, musi, żeby tam uprawę robił. Zaraz bo nie zdąży później. Ja ustawię mu. No żeby, że wiesz. Bo tu jeszcze są ile. Nie zdąży uprawy jazdy? Robić, bo to, no. Wolniej. Też 9 jedziesz? Też 8,5. A widzisz. Więcej nie pójdzie. No to, a co, zwiększyłeś? Nie, na 27 zmniejszyłem. Jak bo 30 mi było ustawione. 30 aż było? Po co tak było? Bo chciałem zerwać. Ale było za mokro, za sucho. Normalnie cały chodził aż agregat. No tak, wie. Rwało go. No tak będzie tam tak samo. 27 jest ustawione, jest ok. Idealnie prawie. A, dobrze się jest. No dobrze. Mówiłem, że starczy. Nie mówiłem? Starczyło. No. Tylko 28 zł. No dobrze. Bo 280 gdzieś na hektar wychodzi. No. To idealnie. Bo ja mówię, że do 290 jak się zmieścimy, będzie ok. No jest dobrze. Jest dobrze. Co do ziarnka! Zobacz, jak to ładnie wygląda. Tylko w zasobniku zostało jeszcze. Ja pierdzielę. To jest tak samo. Tak samo. Ty troszeczkę może w nim. No rewelacja. No. Don't you ever get lonely from time to time.